Dzień dobry Państwu. Dziś chciałbym porozmawiać o pojęciu czerwonych linii. Ta koncepcja jest doskonale znana zarówno w profesjonalnej dyplomacji, jak i w naszym codziennym życiu. Każdy z nas w rozmowie z drugim człowiekiem lub państwo w rozmowie z państwem może wyznaczyć jakąś sytuację i określić, że ona będzie przekroczeniem czerwonej linii, co poniesie za sobą określone lub nieokreślone konsekwencje. Tego typu politykę, tego typu zabiegi dyplomatyczne Federacja Rosyjska stosuje od dawna, do pewnego stopnia to działa, ale oczywiście widzimy, że następuje tutaj bardzo poważne osłabienie tego działania. Myślę, że wielu z nas już doskonale rozumie, że rosyjskie czerwone linie są nic nie warte, choć wciąż. Spora część zachodnich polityków, ludzi, którzy niosą odpowiedzialność za swoje decyzje i należy to zrozumieć, ja mogę to po prostu mówić, oni muszą podejmować konkretne decyzje, i polityka rosyjska prowadziła właśnie do tego, żeby na te decyzje wpływać przez strach. Niemniej, tak samo jak przy wychowaniu dzieci, jeśli licytujemy się na to jak bardzo poważna będzie kara, a nie egzekwujemy jej, to w końcu dziecko przestaje wierzyć w to, że ta kara kiedykolwiek przyjdzie. Rosja robiła bardzo podobnie, to znaczy straszyła wręcz Armagedonem jądrowym za przekroczenie określonych czerwonych linii i nic takiego, proszę państwa, nie wydarzyło. Niemniej, to ma swoją historię, którą warto tutaj przytoczyć, i może zacznijmy od tego, że Władimir Putin wyznaczył czerwoną linię, którą zresztą sam później zlekceważył jeszcze przed wojną. 30 listopada 2021 roku, parę miesięcy przed wojną, czytamy tutaj Putin. Określił czerwoną linię w relacjach z Ukrainą, stworzenie zagrożenia dla Rosji z terytorium tego kraju. Według jego słów, w przypadku rozmieszczenia w Ukrainie hiperdźwiękowego uzbrojenia, czas przylotu takiego pocisku do Moskwy skróci się do pięciu minut i Rosja będzie zmuszona odpowiadać na takie zagrożenie. Oczywiście w wypowiedziach Władimira Putina od lat widzimy pewnego rodzaju fetyszyzację tego jednego parametru czasu lotu rakiety do Moskwy czy do Petersburga z potencjalnego miejsca, gdzie taka rakieta zostanie wystrzelona. Rozumiemy oczywiście, że to, czy to będą 3 minuty czy 7, ma zdecydowanie mniejsze znaczenie niż to, jak sprawne są systemy, które taki pocisk będą nad potencjalnie na przykład rosyjskim niebem, witać. Generalnie nowoczesne systemy potrzebują mniej czasu niż te 5 minut, a jeśli system po prostu jest zbyt mało precyzyjny i zbyt mało skuteczny, to może mieć nawet 15, nic to nie zmieni szczególnego. Nie o to jednak tutaj chodzi. Chodzi o to, że Władimir Putin przed wojną wyznaczył linię, jeśli pojawi się uzbrojenie hiperdźwiękowe na terenie Ukrainy, będziemy odpowiadać w domyśle atakować, bo już wtedy liczne jednostki rosyjskie zostały zgrupowane pod granicą z Ukrainą, co oznaczało, że faktycznie ta groźba wisiała w powietrzu. Więc on wyznaczył czerwoną linię, a później, choć nikt jej nie przekroczył, to pojawiła się inwazja. Więc tu był pierwszy taki przypadek, który pokazywał nam, że te czerwone linie rosyjskie są niewiele... Warte. Później się tak naprawdę zaczął pojawiać odwrotny przypadek, to znaczy Rosja wyznaczała te granice, pokazywała tu tego nie wolno robić, później to było deptane, często w sposób, proszę Państwa, no bezceremonialny i następowały... Dalsze groźby rosyjskie już na nowych pozycjach. Oczywiście jedną z osób, które tego typu czerwone linie w imieniu państwa rosyjskiego wyznacza, jest człowiek przedstawiający Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oficjalnie były prezydent tego kraju Dmitrij Anatoliewicz Miedwiediew. Znany, proszę państwa, tutaj głównie z tego, że gada bzdury i dużo pije. No niestety nie będziemy tego ukrywać. Natomiast. On w lipcu zeszłego roku groził Ukrainie sądnym dniem, jeśli Ukraina spróbuje przyłączyć Krym z powrotem do swojego terytorium. I tu jest to oczywiście bardzo ciekawie podane, to znaczy on określił to jako próbę przywrócenia Krymu do swojego terytorium i tu już można się łatwo z tego wycofać, no bo przecież nie wiadomo co. Jest taką próbą, a co nie jest? Czy ataki na most krymski są taką próbą? W moim osobistym przekonaniu jak najbardziej. Jest to początek długotrwałej, wieloetapowej operacji, która ma bardzo jasny cel. Czy zeszłoroczne ataki na lotnisko w Krymie, czy naloty dronami, czy niedawny desant Sił Gór, czyli Wywiadu Ukraińskiego, czy ataki na sztab Floty Czarnomorskiej są taką próbą. No, jak się okazuje, dla Miedwiediewa nie, ponieważ żadnego sądnego dnia nie ma. Sądny dzień, oczywiście, proszę Państwa, jest odwołaniem się do końca świata, do biblijnego końca świata, kiedy przyjdą i będą nas sądzić, co kojarzy się w sposób dość logiczny z zagrożeniem jądrowym, które oczywiście końcem świata by nie było, byłoby zaledwie końcem ludzkości, być może, ale. To jest czytelna groźba. Podobnie, proszę Państwa, groził Władimir Putin 21 września, dość wyraźnie określił w zeszłym roku, bo dodajmy to nie było 6 dni temu czy 7, tylko rok temu. On wtedy szykował się do referendów na terenach okupowanych. Które w efekcie zostały oficjalnie przyłączone do Federacji Rosyjskiej, a 21 września powiedział tak. Tym, którzy pozwalają sobie na takie wypowiedzi w stosunku do Rosji, chcę przypomnieć, że nasz kraj. Także posiada różne środki bojowe, w niektórych segmentach nawet bardziej nowoczesne niż w państwach NATO, i przy groźbie terytorialnej integralności naszego kraju, dla obrony Rosji i naszego ludu, jesteśmy bezwarunkowo gotowi wykorzystać wszystkie posiadane przez nas środki. To nie jest blef, czyli mamy 21 września. Jakiekolwiek zagrożenie i nawet wypowiedzi na temat integralności państwa rosyjskiego będą przywitane wszystkimi środkami bojowymi. Później przyłączają okupowane tereny do Rosji. Później 11 listopada spora część tych przyłączonych, świeżo przyłączonych do Rosji terenów od niej odchodzi. Odchodzi oczywiście z walkami, odchodzi przy ewakuacji sił rosyjskich z, z prawobrzeżnej czyli z prawego brzegu Dniepru. Hersoń według rosyjskich propagandzistów, według Władimira Putina, według rosyjskiej konstytucji jest częścią Rosji. Czy jego odbicie, wyzwolenie przez armię ukraińską było w tym kontekście zamachem na terytorialną integralność Federacji Rosyjskiej? No Wydaje się, że ciężko to interpretować inaczej. Czy ataki pod Bachmutem, czy ataki na Zaporożu, które według konstytucji te tereny, i tu i tu, są terenami rosyjskimi, są atakami na integralność terytorialną Federacji Rosyjskiej, według rosyjskiego prawa, tak. Oczywiście nikt normalny i poważny nie będzie tego prawa szanował. Natomiast wydaje się, że Rosjanie, rosyjski prezydent, powinien. Grozi użyciem broni jądrowej, jeśli ktoś będzie atakował jego terytorium. Jego terytorium w jego oczach jest atakowane. Z jego punktu widzenia dzieje się dokładnie to. Jaka jest reakcja? Oczywiście żadna, proszę państwa. Mamy tutaj jeszcze ciekawy wywiad. To już jest człowiek mniej znany, Aleksiej Poliszczuk, dyrektor drugiego departamentu SNG, czyli Wspólnoty Niepodległych Państw. Człowiek zajmujący się więc tą tak zwaną bliską dyplomacją, się wypowiedział, co dotyczy tak zwanych czerwonych linii. To my już je wyznaczyliśmy. To przede wszystkim są dostawy dla Kijowa środków bojowych dalekiego zasięgu albo po prostu mocniejszych środków bojowych. Konkretne środki reagowania na działania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników dostarczających broń ukraińskiemu reżimowi będą określone zgodnie z wynikami szczegółowej analizy bieżącej sytuacji. Dla ich realizacji, Nasz kraj posiada wystarczająco wiele instrumentów. Zobaczmy to, proszę Państwa, datę 9 października roku 2022. Czy od tego czasu Ukraina otrzymała nowe środki ym, dalekiego zasięgu o większej mocy? Jak najbardziej dostała przede wszystkim po prostu takie uzbrojenie jak pociski manewrujące Storm Shadow czy Skalp. I zapowiedziane są kolejne dostawy. Czy dostała mocniejsze środki bojowe, jak tutaj się w sposób dość ogólny wypowiedział pan Poliszczuk? E, oczywiście, tak, dostała czołgi, dostała. Bojowe wozy piechoty, dostała śmigłowce szturmowe od Polski, dostała artylerię, dostała amunicję artyleryjską kasetową. Ona nie jest tyle mocniejsza od standardowej, co po prostu lepiej się nadaje do określonych zadań. No, generalnie rzecz biorąc, Ukraina cały czas dostaje sprzęt, coraz to nowszy, coraz to nazwijmy to o większych możliwościach. Bo tutaj ciężko powiedzieć, że sprzęt jest lepszy czy gorszy. Po prostu Ukraina dostaje nowe zdolności na polu bitwy, co zostało, jak tu czytamy, określone czerwoną linią, która została przekroczona i nie stało się z tym zupełnie w efekcie nic. Tutaj mamy jeszcze jedną wypowiedź Dmitrija Miedwiediewa. I pytają go wydanie Bloomberg, pisze, że zgodnie z zamysłem administracji Bidena wysyłka Ukrainie bardziej nowoczesnego uzbrojenia i rozszerzenie Kijowowi, yy, przepraszam, nie rozszerzenie, pozwolenie Kijowowi, by ten atakował rosyjskie obiekty na terenie Półwyspu Krymskiego, wymusi na Rosji pójście na... Rozmowy pokojowe z Ukrainą? Jak oceniacie te strategie? Czy oni są, czy oni mają rację w tych prognozach? Nie, nie mają racji, odpowiada Miedwiediew. Rezultat będzie dokładnie odwrotny. Żadnych rozmów w takim przypadku nie będzie. Będą tylko uderzenia zemsty. Zapłonie cała pozostała Ukraina pod władzą Kijowa. Zapłonie cała pozostała Ukraina, oczywiście proszę Państwa, to jest luty bieżącego roku, 4 lutego. To już jest ten moment, kiedy ataki na infrastrukturę krytyczną w zasadzie się powoli kończą, ale trwają już w tym momencie, kiedy Miedwiediew to mówił wystarczająco długo, by stwierdzić, że po tej wypowiedzi, po tym jak zgodnie z pytaniem dziennikarza przybyły nowe systemy uzbrojenia, nic nie zostało zrobione, nic nowego. To znaczy, oczywiście, proszę Państwa, Rosja cały czas odpowiada na różne deklarowane i niedeklarowane mm, przekraczanie czerwonych linii. Odpowiada, ale odpowiada dokładnie tak samo, jak robi to bez żadnych czerwonych linii. To znaczy, niezależnie od sytuacji, Rosja ostrzeliwuje Ukrainę. Daleki jego zasięgu rakietami, bliższego zasięgu artylerią, moździerzami, czym się da. Robią po prostu cały czas to, co są w stanie zrobić, ostrzeliwują tym, co mają, Żadnego, żadnej zwiększonej reakcji tutaj nie obserwujemy, poza jakimiś incydentami, takimi jak wtedy, kiedy na przykład salwa rakietowa w Ukrainę. Zbiega się z jakimś wydarzeniem w stylu ataku na most krymski. To, że tydzień później, już bez takiego ataku na most krymski, leci podobna salwa, no to świadczy o tym, że ta pierwsza nie była żadną wielką odpowiedzią, wielką zemstą, eskalacją konfliktu i tak dalej. Kolejny, proszę Państwa, wypowiedź tutaj: Putin obiecuje reakcję Moskwy w przypadku dostawy dla Kijowa pocisków z zubożonym uranem. To jest 21 marca bieżącego roku. Hmm, tutaj Putin zauważył, że e, otrzymał informację o tym zamierzeniu Wielkiej Brytanii w czasie rozmów z Xi Jinpingem, z którym w tym między innymi rozmawiał o kwestiach możliwości realizacji chińskiego planu pokojowego w Ukrainie. Tu jeszcze czytamy, że Putin powiedział, chciałbym, by w związku z tym zauważono, że jeśli wszystko to będzie się toczyło, to odpowiednim sposobem, odpowiadającym sposobem Rosja będzie zmuszona reagować. Mam na myśli to, że kolektywny Zachód zaczyna używać... Uzbrojenie z komponentem jądrowym. Nazywanie pocisków czołgowych z rdzeniem z zubożonego uranu bronią z komponentem jądrowym jest oczywiście no, dużym niezrozumieniem tematu i generalnie rzecz biorąc nie wykorzystuje. Tego typu uzbrojenie, tego typu amunicja nie wykorzystuje tych reakcji jądrowych, które prowadzą do eksplozji jądrowej, więc no, to jest po prostu zupełnie co innego. Zubożony uran, który prezentuje bardzo niski poziom radiacji, znajduje się w tych pociskach ze względu na swoje właściwości fizyczne, na wysoką gęstość, na wysoką twardość, co sprzyja przebijaniu pancerza. Niemniej tutaj, Władimir Putin. Jeszcze właśnie tak jak mówię, w marcu z bieżącego roku zagroził, że Rosja będzie odpowiadać na takie dostawy. Jak odpowiada na takie dostawy? No, w żaden zauważalny sposób. Oczywiście można powiedzieć, że dwa dni później rosyjski artylerzysta strzelił ze, swojego, ze swojej chałbicy, krzycząc, to za pociski z Rdzeniem ze zubożonego uranu, i to jest odpowiedź strony rosyjskiej. No można, ale należy traktować to zupełnie inaczej. Należy patrzeć na to, gdzie Rosja zaczęła wykorzystywać nowe środki bojowe, gdzie zaczęła wykorzystywać te środki bojowe co do użycia, których się powstrzymywała, a nagle w odpowiedzi na jakieś działanie ich Użyła. Takiej sytuacji nie obserwujemy w zasadzie od początku tej wojny. To znaczy, od samego początku wojny Rosja używa i sił lądowych, i sił powietrznych, i floty, i pocisków manewrujących, i balistycznych Iskanderów, i w ruch szły Kindżały po drodze, które są w zasadzie Iskanderami, więc to nie jest żadna różnica, i wszystko po kolei używali broni proszę państwa zapalającej używali broni gazowej chemicznej oczywiście tutaj na niewielką skalę natomiast nie widzimy żeby cokolwiek oprócz broni jądrowej pozostawało w rosyjskim arsenale nieużywane i czekające aż Ktoś powie, że teraz zaczynamy na poważnie. Ta wojna się już dla Rosji dawno zaczęła na poważnie i najbardziej zdolne do walki jednostki poszły w ruch w pierwszych dniach. Wojna zaczęła się od ostrzałów rakietowych dalekiego zasięgu, wojna zaczęła się od użycia amunicji kasetowej, amunicja zapalająca także była. No, wszystko, co oni mają, już zostało użyte. Nie widzimy żadnych zmian. Jeszcze tutaj jedno, proszę państwa, 20 czerwca minister obrony zajawił, że Szajgu, minister obrony Szajgu ogłosił, że jeśli, um, jeśli Ukraina użyje pocisków Storm Shadow przeciwko celom na Krymie, tu konkretnie on powiedział poza strefą prowadzenia specjalnej wojennej operacji, tłumacząc to z proszę Państwa, rosyjskiego propagandowego, na ludzkie chodzi m.in. o Krym. I powiedział, że jeśli te stromszadu zostaną użyte na tym terenie, to będzie to oznaczało pełnoprawne uczestnictwo Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w wojnie. Jeśli by Rosja została zaatakowana bezpośrednio przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, jej odpowiedzią powinien być atak na flotę, jednostki, Centra przyjęcia, podjęcia decyzji. Oni lubią tak mówić, o atakach na centra podjęcia decyzji. No, jakikolwiek atak powinien zostać w takim wypadku skierowany przeciwko tym państwom. Widzimy, że rakiety Storm Shadow zostały użyte przeciwko celom na Krymie. Zresztą już nie jeden raz i odpowiedzi znowu nie ma. Trzeba, proszę Państwa, już myślę, pogodzić się z tą myślą, już nawet rosyjscy propagandyści w postaci na przykład Margarity Simanian, zwrócili uwagę na to, że te czerwone linie po prostu w żaden sposób nie funkcjonują, że one są próbą zastraszenia świata, żeby nie pomagać, nie reagować, nie walczyć z Rosją, bo jak ktoś coś tej Rosji zrobi, to oni tak odpowiedzą, że łuch. Ale to o tym mówię już od dawna. Rosja nie ma, proszę Państwa, planu, nie ma możliwości, żeby w żaden konwencjonalny sposób wygrać ten konflikt. Oczywiście ma sposób jądrowego szantażu, natomiast to jest krok, na który raczej nie możemy się spodziewać, żeby oni mogli pójść, ponieważ jest to samobójstwo w obliczu pozostałych krajów, które także posiadają tego typu arsenał, użycie broni jądrowej. Prawdopodobnie w tej wojnie ani razu się nie wydarzy. Natomiast bać się odpowiedzi rosyjskiej, że oni w odpowiedzi na ataki na Krym um, zaatakują lotnisko w Rzeszowie, czy zbombardują Londyn, czy użyją w końcu tych swoich legendarnych jednostek, które tylko czekają, żeby pokonać Ukrainę na polu walki, to wszystko, proszę państwa, są po prostu bajki, w które nie warto wierzyć. Dziękuję pięknie za uwagę. Dziękuję za to, że wspieracie nasze zrzutki i mnie osobiście na Patronajcie. Trzymaj się Ukraino i widzimy się niedługo.